Nie no, nie dam rady. No. Co ja mam tym ludziom tu powiedzieć? Co ja mam zrobić? Wyjść na scenę. Wejściówka. Trudny tydzień był, przez co ostatnio nie było filmu, za co jeszcze raz przepraszam. No dobra, ale dzisiaj na tapet... Dobra, koniec z sucharami na razie. Bierzemy dzisiaj na tapet tremę. A od tremy to ja jestem specjalistą. Nie to, żebym się na niej znał. Po prostu zawsze się stresuję wystąpieniami publicznymi. Ale i tak się wszędzie wciskam. Także ostatnio brałem udział w 14. przeglądzie twórczości akademickiej Cecyliada 2016. No to tak przy okazji coś powiem. Tremy doświadcza każdy. Co też powoduje, że jest to ulubiony temat dla lepszych, gorszych coachów i innych twórców. Nie trzeba daleko szukać. Dlatego nie będę wam mówił, jak to wy macie sobie radzić z tremą. Znajdziecie tego całe mnóstwo. Powiem wam, jak to wygląda u mnie. Ja mam kilka swoich sposobów na radzenie sobie z tremą. Jednym z nich jest zapoznanie się z miejscem, w którym mam coś robić. Ogarniam wcześniej, co mam czytać. Albo to, co mam grać, szlifuję godzinami. Nigdy sobie nie poradziłem z tremą w sposób jakiś mistyczno-magiczny. Zawsze mnie paraliżowała i dalej paraliżuje. Przyszedł jednak taki moment, w którym stwierdziłem, że jestem dobrym gitarzystą i nikt mi nie powie, że nie jestem. Czy to spowodowało, że przestałem mieć tremę? No nie, ale dało mi argument, aby wziąć gitarę, wyjść i grać. Podobny lęk miałem, gdy przychodziło do przeczytania czegokolwiek z ambony w kościele. Chociaż teraz, jak sobie myślę, to ten lęk był bez sensu. Jak ja to zrobiłem? Powtarzałem. Pierwszy raz, drugi, piąty, dziesiąty, setny. Nie zawsze było idealnie, ale zawsze starałem się i próbowałem. Okej, to jest moja metoda, którą praktykuję. Ćwiczenie wcześniej daje mi wymówkę przed samym występem, żeby się tak po prostu nie stresować. A poza tym im więcej ćwiczę, tym łatwiej później jest to zrobić. Oraz im więcej razy to robię, tym jest łatwiej to robić. Poza tym dopóki nie zaczniesz czegoś robić, to zawsze będziesz się bać to zrobić. To co mogę wam radzić, to podejmowanie prób, ale w warunkach kontrolowanych. Czyli nie wychodzimy od razu na żywioł, tak jak mam talent. Ale na przykład, jak się boję czytać w niedzielę na mszy świętej, przyjdę w czwartek. Mniej ludzi, mniejszy stres, a jak wtopa będzie, to mniej świadków. Na koniec, trema będzie zawsze, ale możesz uczyć się ją ignorować. Ja tak robię. Także pomysł z karabinem pochodzi od Casey'ego Neistata, a my widzimy się w piątek o 5:00. Do zobaczenia. Pa, pa.